Czy roboty mają szansę stać się bankierami? Raczej pytanie brzmi, czy programy komputerowe mogą stać się bankierami, bo fizycznie to nie będzie żadnej maszyny, która będzie siedziała za biurkiem, wydawała polecenia swoim pracownikom, innym robotom, którzy będą zasiadali w biurze. Raczej będziemy mówić o programach. Zresztą programy komputerowe już są wykorzystywane w świecie finansów na tyle intensywnie, że można powiedzieć, że za niektórymi decyzjami finansowymi, na przykład w sektorze kapitałowym, właśnie decydują roboty. Programy komputerowe są tutaj odpowiedzialne i pełnią w sumie nawet istotną rolę, i można śmiało zaryzykować tezę, że niekiedy, jak nie wiemy, kogo winić za jakiś krach, to być może za tym stoi jakaś firma programistyczna, która dany program po prostu tak, a nie inaczej zaprogramowała. Na początku tego roku w Davos mówiło się o tym, że do 2020 roku w zasadzie w administracji biurowej, w sektorze finansowym, instytucjach publicznych, programy komputerowe wyeliminują od 5 do 10 milionów etatów. Więc wielu pracowników może czuć się zagrożonych, ale ja mówię, że niekoniecznie, ponieważ ktoś musi te programy programować, ktoś musi o nie dbać, ktoś musi jeszcze nimi zarządzać. Poza tym, jeżeli przesuniemy kogoś z pracy, która jest wymaga automatyzacji, jest taka niechlubna z tego względu, że też działa niepokojąco, niekorzystnie na nasz mózg i prowadzi do szybkiego wypalenia, przesunięcie pracowników z tych sektorów do innych, bardziej twórczych zagadnień może wyjść tylko na plus. Wydaje mi się, że na pewno nie dojdzie do takiej sytuacji, że wszyscy ludzie stracą pracę i zastąpią ich roboty, bo przerabiamy to od 300 lat, jak tylko pojawiła się maszyna parowa i jakoś z tym wielkim bezrobociem nie ma gigantycznego problemu, jeśli chodzi o wyparcie technologiczne. Boty, na przykład w różnego typu programach służących do komunikacji. Pytamy o pogodę, pytamy o stan konta, używamy odpowiednich haseł, odpowiadają nam już automaty. Jeśli chodzi o zarządzanie finansami, to my zarządzamy finansami swoimi, osobistymi, ale program komputerowy może je wspomagać, to znaczy podpowiadać nam, gdzie będziemy na przykład mogli wydawać mniej albo nasze wydatki będą bardziej efektywne. Czyli za jakiś czas program analizujący nasz rachunek w banku stwierdzi: panie Łukaszu, czemu pan chodzi do tego sklepu? 20 metrów dalej te same produkty są dużo tańsze, tam proszę robić zakupy. Jeżeli pan będzie robił dalej zakupy w droższym sklepie, to my panu zablokujemy możliwość płacenia tam. Na przykład, czemu by nie? Może dojdzie do takich sytuacji.